nowa odsłona strony obligacje skarbowe, na której są przedstawione wszystkie możliwe obligacje, które można kupić. I pominę te obligacje, które mają niskie oprocentowania, ponieważ tutaj można w tym momencie skorzystać z oferty lokaty bankowej na korzystniejszych warunkach, więc te warianty tutaj, które są, omijam, ale skupię się na tych wariantach, które są oparte o inflację, czyli są to obligacje 4-letnie lub 10-letnie, a także dla osób, które posiadają środki z programu 500+, tak zwane rodzinne obligacje skarbowe. Zaczynamy od tych obligacji 4-letnich. Tutaj w tym wypadku w pierwszym roku jest oprocentowanie 7%, a w pozostałych latach jest marża plus inflacja. Marża w tym momencie wynosi 1% plus inflacja w zależności od tego, jakie ona będzie wysokości. To, co istotne jest przy tym rozwiązaniu, to że jeżeli sytuacja finansowa się zmieni i będą potrzebne środki, to jest taka możliwość, że można zrobić tak zwane wcześniejsze zakończenie oszczędzania i wówczas opłata wynosi 70 groszy od każdej obligacji. Tu warto podkreślić, że obligacja kosztuje 100 zł, więc to jest tak jakby 0,7%. W przypadku obligacji tych 10-letnich jest tutaj wyższa marża, bo to jest 1,25%. Jest też wyższe oprocentowanie w pierwszym roku i gdyby się okazało, że trzeba wcześniej wykupić, to tutaj wychodzi 2 zł do każdej obligacji, tutaj jakby 2%. Więc porównując te dwie obligacje, w przypadku, jeżeli nie planujesz wypłacić środków w perspektywie, bo tu mamy 0,25% w pierwszym roku więcej i o 0,25% w każdym roku więcej z uwagi na tą stały element. Więc to daje nam 0,5%. Więc w tym momencie, jeżeli planowany czas inwestycji wynosiłby powyżej 2 lat, to w tym momencie koszt za tą wcześniejszą rezygnację nie będzie przewyższał tej wersji. I plus do tego jeszcze omówię obligacje właśnie związane z rodziną na swoim. Tu są te 12-letnie obligacje, gdzie jest 7,5% w pierwszym roku, a jeżeli chodzi o pozostałe, to mamy tutaj połączenie, gdzie jest marża aż 1,75% i to jest bardzo fajna stopa tej stałej, to jest aż 0,5% więcej, ale to jest rozwiązanie dedykowane tylko dla osób, które posiadają środki z programu 500+. I też informacja a propos wcześniejszego zakończenia, tak samo tutaj mamy 2%, jeżeli chodzi o wartość tej opłaty za wcześniejszą spłatę i warto też zwrócić uwagę na konto indywidualne IKE, które pozwala na gromadzenie oszczędności z pominięciem podatku Belki. Czyli wówczas gromadzone oszczędności przyrastają w szybszy sposób, ponieważ odsetki, które zostaną w trakcie roku wypracowane, nie są pomniejszane o podatek Belki, więc ta baza przyrasta szybciej i tak jakby ta kula śnieżna z tych odsetek robi się coraz większa i procent składany robi po prostu coraz większą robotę. Napiszcie w komentarzu, jak Wam się podoba nowa odsłona, jeżeli chodzi o obligacje skarbowe. Ja wcześniej nagrywałem materiał jeszcze z prezentacją wcześniejszej strony, więc można sobie zobaczyć we wcześniejszych filmach, jak wyglądała tamta strona. Ale ta strona wydaje się w tym momencie moim zdaniem czytelna, wszystko jasne, można sobie poczytać. Jest też informacja, gdzie je kupić, więc jakby były jakieś pytania, śmiało piszcie w komentarzu. Pozdrowienia, cześć!